Siemano, witam Was. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić tam umieszczoną pompę wspomagania. Tu mam akurat z firmy Meile w Audi A4 B7 z 6 roku 2.0 benzynka. Zapraszam do oglądania. Także mam pompę nowa, czy nowa faktycznie, czy nowa regenerowana, nie wiem, uznajmy, że nowa. No i ja jeszcze wymieniam napinacz i rolkę prowadzącą. Więc żeby tutaj się dostać do tego wszystkiego, zdemontuję sobie rurę tutaj dolotową, pasek zdejmę, napinacz oczywiście sobie napnę wstępnie, żeby zrzucić pasek. Przodu nie będę odsuwał. Normalnie pewnie bym sobie odsunął przód lekko, ale trzeba by było ściągnąć zderzak, pas odkręcić przedni. Nie chcę mi się z tym bawić, poradzę sobie tak, mam nadzieję, z tymi śrubami. Jak nie, no to wtedy będę kombinował. Najpierw pompę wymienię, napinacz i rolka jest tam za pompą, więc jak pompę będę zmontowaną, będzie mi łatwiej dojść do niej. Także demontuję rurę, płyn ze zbiorniczka, napinacz zdjąłem, tutaj odkręciłem sobie, zdjąłem zbiorniczek z płynem, mam zdjętą obejmę, czyli już wąż mi chodzi luźno. Luzuję sobie tą śrubę i można będzie przejść do odkręcania. Mamy pompę w ten sposób. Jest jedna tutaj, druga, tutaj jest trzecia i od spodu czwarta. Także elegancko zmontowali. Tutaj oczywiście można sobie przez te otwory, te śruby wszystkie odkręcać i dokręcać. No ale tu jest miejsca mało, jak ktoś ma grubsze palce, to sobie nie da rady, będzie musiał odsuwać przód albo próbować wyjmować wentylator. Ja teraz odkręcam tę śrubę, zdejmuję wąż i wyciągam to wszystko na wierzch. I mam pompę wyjętą, już trochę tutaj obmyłem to, co poleciało, wężyk na ten wąż i do podkładki. Rozmiar 16×22, to są akurat aluminiowe, dwie sztuki, je wymieniamy oczywiście na nowe. No i tu sobie wężyk podwinąłem do góry, żeby nie kapało, chociaż już chyba zleciało ze zbiorniczka to, co tam było. No i to, odbucham to jeszcze powietrzem i montuję z powrotem. Tu na dole, jak widać, no teraz słabo widać, ale w ten sposób trzeba przeprasować tuleję, która tam siedzi, żeby poszła w stronę tutaj tą, żeby nam się zmieściła pompa, bo na starym ułożeniu nam może nie wyjść albo wejść z dużym oporem, a tak bez problemu wsuniemy i dokręcimy, ta tuleja sobie dojdzie do pompy. I tak sobie bez problemu można wkręcać. Tam niżej jest gorzej, trudniej z dostępem, ale tutaj bez problemu idzie. Tutaj tak jak było, dajemy śrubę z podkładką pyk w to, od spodu podkładkę i dopiero tam wkręcamy. Tu oczywiście musimy sobie zakupić obejmę. I jak już mamy zmontowane, dokręcone, i tak ta śruba jest momentem takim dokręcana, a te śruby trzymające pompę takim. Ja muszę podjechać po płyn, nie mam. Teraz zakładam jeszcze pasek. Ja jeszcze skręcam napinacz razem z tym uchem, on idzie, i pokażę Wam,
jak już narzucę pasek, jak go założyć. A układ paska jest taki jak tu na obrazku. I jak już pasek mamy założony, możemy luzować napinacz. Bierzemy 17, łapiemy w tym miejscu, przeciągamy, leciutko napinamy i wyjmujemy ten bolec. Pompa wymieniona, zostało dolać płynu i jeździć, obserwować. Tutaj mała uwaga, po napełnieniu układu płynem wspomagania warto pokręcić kierownicą w prawą, w lewą stronę, żeby odpowietrzyć układ, żeby nam pompa nie startowała na sucho. Także to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.